Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne barany na czytaniu tygodniowym od 3 do 9 października bieżącego roku. Karty są już potasowane, teraz je przełożymy i już patrzymy, co tam ciekawego nadchodzący tydzień dla Was zapowiada. Poniedziałek, as denarów. Wtorek, 4 buławy. Środa, 10 kielichów. Czwartek, księżyc, piątek mag, sobota świat i niedziela as mieczy. No, przepiękny tydzień, kochane baranki, przed Wami. W tle mamy arcykapłankę, więc wiedza, nauka, ale też jakieś przemyślenia. Tutaj możliwa wizyta u lekarza, zwłaszcza panie, które no, może podejrzewają, że są w odmiennym stanie, więc warto pójść do ginekologa, sprawdzić to. Natomiast też uważajcie właśnie na układ rozrodczy, ale też jakieś problemy związane z szyją, z krtanią, z mową, z zatokami. Może być jakaś chrypka, może być jakiś ból gardła, jakieś przeziębienie. Więc jeżeli już coś czujecie, że jest nie tak, no po prostu zareagujcie, tak, żeby to się nie rozwinęło w coś poważniejszego. Dobrze, kochani, jeżeli chodzi o naukę, no tutaj na pewno świetnie. Te barany, które dostały się na wymarzone studia, bądź Wasze dzieci, wnuki, no tutaj są bardzo zadowoleni z wyboru. Widać, że mają talent, chcą rozwijać swoje umiejętności, chcą szukać wiedzy, że dobrze trafiły, są zadowolone. Niektóre być może wyjechały nawet za granicę, kształcić się, uczyć. No i tutaj rodzina cała jest dumna i jedna i druga strona są bardzo zadowolone. Kochani, bardzo spokojny, udany tydzień. W poniedziałek as denarów, więc tutaj bardzo dobry czas na pracę, na wszelkiego rodzaju operacje finansowe, kupno, sprzedaż, inwestycje. Szansa zarobienia dobrych pieniędzy. Te barany, które szukają pracy, powinny tą pracę w tym tygodniu znaleźć. Natomiast jeżeli czekacie, może sprawa jest jeszcze jakaś niewyjaśniona odnośnie przedłużenia kontraktu, umowy, tak, jakiegoś aneksu, no w poniedziałek już powinny zapaść jakieś konkrety. Niektóre barany być może już będą na kolejny rok przedłużać sobie umowę, bądź już podpisywać umowę na czas nieokreślony. Bardzo dobry dzień na załatwianie wszelkiego rodzaju, tak jak powiedziałam wcześniej, spraw związanych z pieniędzmi, z domem, z materią. Jakieś większe zakupy, jakieś inwestycje, być może remont, być może rozpoczęcie jakichś prac odnośnie budowy domu, poszukiwania mieszkania, kupno, sprzedaż. Okazjonalnie możecie coś kupić w tym dniu i dobrze sprzedać, więc wszystkie barany, które gdzieś tam mają coś wystawione w ogłoszeniu, no mogą tutaj liczyć na spory zysk. W stałych relacjach bardzo dobrze. Tutaj widać, że uczucia się nie zmieniły, wręcz przeciwnie. No, te karty, które tutaj pokazują w tym tygodniu, widać to takie zaangażowanie w związek, spokój, bliskość emocjonalną, poczucie bezpieczeństwa, poczucie tego, że ktoś przy mnie jest, zwłaszcza te barany, które są w relacji z rybą bądź rakiem. Bardzo udany, konkretny dzień, więc poniedziałek może być dużo pracy, ale jeżeli tylko się sprężycie, że tak powiem, i przyłożycie i będziecie chcieli według swojego jakiegoś planu te sprawy pozałatwiać, to na pewno załatwicie je z powodzeniem. Teraz powiem, co u samotnych baranów. Czy mają szansę w tym tygodniu kogoś poznać? Tak, ktoś Was oczaruje, ktoś jakieś emocje w Was wzbudzi i nie wiem, czy poznacie tą osobę na jakiejś uroczystości rodzinnej, czy to będzie jakiś wypad z przyjaciółmi, ze znajomymi, jakaś domówka, jakaś impreza, wesele, ślub. Może ktoś taki się pojawić. Ewentualnie w środowisku zawodowym rozejrzyjcie się, moje kochane baranki, bo ktoś do Was wzdycha, ale nie ma odwagi, że tak powiem, jest w ukryciu, tak? Nie ma odwagi, żeby podejść, żeby porozmawiać, być może Was gdzieś zaprosić. No może ta osoba jest nieśmiała, może jest skryta, może nie jest jeszcze gotowa na to, żeby się ujawnić, więc tutaj no intuicyjnie, bo intuicja na pewno Was w tym tygodniu nie zawiedzie, być może taką osobę gdzieś tam wyłowicie ze swojego otoczenia. Co we wtorek? 4 buławy, bardzo dobry dzień. Najlepiej będziecie się czuli w domu, bądź w otoczeniu ludzi, którzy dają Wam poczucie bezpieczeństwa. No mimo chaosu na świecie, Wy jesteście zadowoleni, u Was w życiu wszystko gra.
dzień stabilny, świetne nastroje w pracy, ale też w domu, być może jakaś właśnie uroczystość, czy to imieniny, czy urodziny, czy jesteście gdzieś zaproszeni do kogoś, bądź sami coś organizujecie, ale na pewno dzień spędzicie w doborowym, miłym towarzystwie. No tutaj w relacjach bardzo dobrze, dbacie o to, co Was łączy, lubicie spędzać ze sobą czas, ta rodzina jest najważniejsza, natomiast na samotne baranki myślę, że dopiero coś zacznie się rozkręcać od końca tygodnia. W środę mamy 10 kielichów, więc kolejny spokojny dzień. Samopoczucie będzie Wam dopisywać. No tak jak tutaj na tej karcie widzimy, kotek z pieskiem przytulają się, śpią, więc możecie troszeczkę być senni w tym dniu. Może pogoda taka, może po prostu samopoczucie, gdzie, tak jak powiedziałam, w domu czujecie się najlepiej. Jeżeli jakieś były objawy niepokojące właśnie tego przeziębienia, czy jakiegoś takiego spadku odporności, może weźmiecie sobie kilka dni wolnych, żeby po prostu pobyć w domku i wypocząć. Świetne relacje z jakąś rybą i tutaj taka rodzinna, sielankowa atmosfera, lubicie spędzać ze sobą czas, być może niektóre pary planują małżeństwo, bądź tutaj jakiś ślub, chociaż to środek tygodnia, no ale cywilny można wziąć, prawda? Może właśnie celebrowanie w większym gronie jakiegoś fajnego wydarzenia. Ogólnie spokój, poczucie bezpieczeństwa, zrealizowanie i spełnienie się we wszystkich sprawach. Tutaj, jeżeli gdzieś tam się wybieracie i chcecie jakąś sprawę załatwić, która jest niejasna, o coś zapytać, poradzić się, myślę, że spotkacie się z życzliwością i ktoś chętnie udzieli Wam tej informacji, więc nie powinniście się o nic w tym dniu martwić. Czwartek mamy kartę Księżyca, więc tutaj właśnie taki spadek troszeczkę może być u niektórych samopoczucia. No ten księżyc to znowuż tutaj przełyk, żołądek, jakieś alergie, zatrucia, więc po tych jakichś tutaj imprezkach uważajcie, żeby nie mieć jakiejś niestrawności, żeby nie mieć jakiegoś złego samopoczucia związanego właśnie z tym, bądź już po tutaj wizycie w większym gronie, może właśnie gdzieś tam jakaś infekcja Was dopadła. Temat dzieci, temat ciąży, bądź mówię, jakiegoś takiego zastanawiania się, że być może się udało, więc tutaj wskazana jest właśnie wizyta u lekarza. Natomiast księżyc to ogólnie w tym dniu uważajcie, żeby ktoś Was nie oszukał, nie okłamał, bo może być coś niejasne, może być coś przeinaczone, Wy to źle odbierzecie, bądź ktoś Was źle odbierze. Więc tutaj za żadne poważne sprawy bym się nie zabierała. Tym bardziej, że tak emocjonalnie też troszeczkę będziecie jakieś takie nieswoje. Tłumienie emocji, skrywanie swoich prawdziwych intencji, tajemniczość, dostosowywanie się do jakiejś sytuacji. Może być tak, że po prostu w jakimś towarzystwie, w jakiejś sytuacji czujecie się niekomfortowo i trzeba robić dobrą minę do złej gry, tak? No, na przykład na jakimś spotkaniu, męczycie się wręcz, czujecie się niekomfortowo, ale nie wypada tego okazywać, więc tutaj daję taki przykład, że czasami baran będzie musiał udawać kogoś, kim tak naprawdę nie jest. Nie dajcie sobie nawijać makaronu na uszy, nie kierujcie się fantazją, pozorami, bo nie do końca wszystko tak wygląda, jak Wam się wydaje. Mogą być tak zwane różowe okulary, więc w czwartek, jeżeli nie musicie, nie podejmujcie ważnych decyzji, nie podpisujcie dokumentów, nie uzgadniajcie niczego, nie obiecujcie niczego, nie dajcie się też namówić na coś, bo to wszystko może być nie tak, jak Wam się wydaje, tak? Trzeba to najpierw zweryfikować. Tęsknota za jakimś rakiem, z którym dawno się nie widzieliście, więc tutaj jeżeli macie kogoś takiego spod znaku, z kim utrzymujecie dobre relacje, może trzeba zadzwonić, może trzeba napisać, bo ktoś bardzo o Was myśli. Piątek, bardzo udany dzień, karta maga, pewni siebie, odważni, świadomi swoich umiejętności, swojego potencjału, realizujecie swoje plany, wszystko macie pod kontrolą. Tutaj niektóre barany być może w tym dniu zdają jakiś egzamin, być może właśnie sprawdzają, jest taki test własnych umiejętności, wykazują się w pracy, niektórzy zakładają działalność gospodarczą, jakieś nowe etapy, tak? Nowe projekty, nowa praca, nowe przedsięwzięcia, ale wszystko, tak jak powiedziałam, macie pod kontrolą. Uważajcie tylko, żeby ktoś Was nie zmanipulował, nie dominował, raczej miejcie swoje stanowisko w pewnych kwestiach. Tutaj też widzę jakiś początek i koniec, kochani, więc ja nie wiem, czy awansujecie, czy przechodzicie z działu do działu, czy kończycie na pewnych zasadach współpracę i wchodzicie w jakieś
jakby nowe możliwości, tutaj otwierają się jakieś drzwi do kariery, no możliwy też wyjazd, no tutaj studia, tak jak powiedziałam, niektóre baranki szykują swoje dzieci, bądź same gdzieś tam wyjeżdżają. No i ogólnie piątek, bardzo udany dzień, więc jeżeli macie jakieś sprawy do pozałatwiania, musicie z kimś porozmawiać, tak, bo baran w tym dniu będzie bardzo przekonywujący, będzie tak czytelnie, z taką właśnie pewnością siebie, odpowiednią merytoryką próbował ugrać, na czym mu zależy, więc ktoś Was wysłucha, będziecie przekonywujący, załatwicie świetnie sprawę, sprawdzicie się w jakichś umiejętnościach, więc tutaj nie bójcie się wyzwań, tylko idźcie do przodu. Sobota, karta świat, domykają się pewne cykle, ale też jakieś udane spotkanie, niektórzy wyjeżdżają za granicę, inni gdzieś tam być może kończą jakieś projekty, jakieś sprawy, nad którymi długo pracowaliście, teraz mają dobry efekt, jakieś nagrody, wyróżnienia w pracy, nowe propozycje, współpraca z jakąś firmą międzynarodową, ale też rozmowa tutaj być może z przedstawicielami jakiejś firmy, może też kurs języka obcego, tak? Bo tutaj dalej mamy ten as mieczy, więc tutaj będzie no, jakaś rozmowa na poziomie, szansa wykazania się być może, tak? Więc tutaj jeżeli rozmawiacie w sprawie pracy, a biegle władacie jakimś językiem, no to zrobicie dobre wrażenie i tutaj naprawdę możecie sobie załatwić fajną jakąś pracę, otworzą się nowe możliwości, warto pewne progi przekroczyć i no, zawalczyć o siebie, o poprawę swojej sytuacji, czy to zawodowo-finansowej, czy ogólnie życiowej. Kończą się jakieś zmartwienia i tutaj też w weekend spotkanie, być może z jakąś grupą obcokrajowców, nie wiem, może niektóre barany nawiązały tutaj kontakt z jakąś osobą innej narodowości, w innym kraju. Jakaś sprawa się wyjaśni, jakieś umowy, kontrakty, do których się przygotowujecie, może coś przyjdzie mailem, może faksem, jakieś dokumenty, które trzeba podpisać, z którymi trzeba się zapoznać. W relacjach na pewno kończą się jakieś sprawy, które od dłuższego czasu się jakoś no, tam wlekły, były niejasne. Odcinacie się od problemów, jest jasna, czytelna komunikacja, natomiast samotne barany tutaj wchodzą w coś nowego. No właśnie, karta świat też mówi o tym, że zmienia się Wasz statut. Być może no, ktoś się Wami zainteresował z wzajemnością i tutaj no, rozwijacie jakąś fajną rozmowę, relacje, piszecie ze sobą, świadomi jesteście tego, co robicie, chcecie to robić, tak? Tutaj też niektóre baranki być może właśnie w weekend uczą się czegoś, tak? Jakieś zaoczne zajęcia, być może jakieś testy w niedzielę, bądź no, sprawdzian Waszych umiejętności, ale poradzicie sobie. Dobrze, kochani, fajny, naprawdę udany tydzień. Ja Wam życzę wszystkiego dobrego. Pamiętajcie, że czytanie jest ogólne, na pewno nie dla wszystkich. Sprawdźcie znak ascendentalny. Wspaniałego, udanego tygodnia Wam życzę. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam i do usłyszenia.